Z ankiet, jakie są przeprowadzane wśród rolników, użytkowników środków ochrony roślin dotyczących techniki ochrony, wynika, że rolnicy przede wszystkim oczekują od techniki ochrony, od opryskiwaczy wydajności. Wśród tych najważniejszych priorytetów znajduje się także skuteczność wykonywanych zabiegów przy możliwie jak najmniejszej ilości stosowanych środków ochrony roślin, najlepiej przy oszczędności środków ochrony roślin oraz uniezależnienie od warunków pogodowych, szczególnie wiatru. Oczywiście dla nas wszystkich, którzy żyjemy w środowisku, korzystamy z wody, ważne jest także bezpieczeństwo związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, a więc opryskiwacze bezpieczne dla środowiska są także wśród tych priorytetów, można powiedzieć, natury bardziej ogólnej. Technika z pomocniczym strumieniem powietrza, a więc technika wspomagająca nanoszenie kropel przy użyciu strumienia powietrza, jest tą techniką, która wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. Przede wszystkim dlatego, że strumień powietrza ma pełną kontrolę nad kroplami cieczy, która niesie ze sobą środek ochrony roślin. To pozwala na doskonałą penetrację upraw, na równomierne rozłożenie środka w uprawach, a to dlatego, że strumień powietrza rozchyla te uprawy, porusza roślinami, porusza na przykład kłosami zbóż i liśćmi. To wynika z turbulentnego, takiego zakłóconego ruchu powietrza w uprawach. I to z kolei powoduje bardzo równomierne nanoszenie środków ochrony roślin na wszystkich częściach poszczególnych organów roślin, na kłosach, na liściach. To równomierne rozłożenie środków ochrony roślin daje nam bardzo dobrą skuteczność przy obniżonej ilości cieczy, jaką stosujemy. A mniejsza ilość cieczy pozwala czasem także ograniczać ilość środków ochrony roślin, jakie stosujemy. Dalej, kontrola nad kroplami i uniemożliwienie czy zapobieganie znoszeniu tych kropel przez wiatr pozwala na stosowanie właściwie we wszystkich warunkach, także w warunkach wiecznych, stosowanie kropel drobnych i bardzo drobnych. A to z kolei w dalszym jeszcze stopniu pozwala na ograniczanie dawek cieczy. I z tym ograniczeniem dawek cieczy idzie także możliwość ograniczania środków ochrony roślin, a więc oszczędności. Uniemożliwienie czy zapobieganie znoszeniu cieczy to jest ten czynnik środowiskowy. Czyli zmniejszenie znoszenia powoduje, że technika z pomocniczym strumieniem powietrza została także zapisana jako technika ograniczająca znoszenie. To ma ogromne znaczenie, dlatego że sklasyfikowanie tej techniki jako techniki ograniczającej znoszenie pozwala z kolei użytkownikom środków ochrony roślin na zmniejszanie stref buforowych, czyli odległości między miejscem stosowania środków ochrony roślin a obszarami wrażliwymi, do których należą np. zbiorniki i cieki wodne. Na etykietach polskich środków ochrony roślin mamy zapisy mówiące, że należy utrzymać odpowiednią odległość. Dla technik standardowych, które nie mają tej właściwości ograniczania znoszenia, są to czasem dość duże odległości, na których rolnik po prostu nie może stosować środków ochrony roślin, czyli musi wyłączyć pewną część swojego pola z produkcji podlegającej ochronie roślin, stosowaniu środków ochrony roślin. I jeżeli ma technikę ochrony ograniczającą znoszenie, to może zmniejszyć strefę buforową, a więc powiększyć obszar swojego pola podlegający chemicznej ochronie. To jest ten zysk i motywacja dla rolników do korzystania ze środków ochrony roślin i motywacja do korzystania z technik ograniczających znoszenie. Do takiej właśnie należy technika z pomocniczym strumieniem powietrza. Jakie są bezpośrednie korzyści dla użytkowników wynikające ze stosowania dodatkowego pomocniczego strumienia powietrza w technice upraw? No, przede wszystkim ta dobra penetracja umożliwia opryskiwanie upraw bardzo wysokich, bardzo gęstych. A w momencie, kiedy belka musi być podniesiona bardzo wysoko, na przykład w opryskiwaczach konwencjonalnych, wtedy ciecz jest intensywnie znoszona. Przy wykorzystaniu strumienia powietrza jesteśmy w stanie bardzo dobrze penetrować bez dużych strat, prawie z minimalnymi stratami środków ochrony roślin, takie wysokie uprawy jak na przykład kukurydza czy gęste uprawy rzepaku oraz duże wyrośnięte zboża, tak samo jak ziemniaki na przykład czy inne uprawy warzywne. Dodatkowa korzyść także wynika z wydajności. To jest ten pierwszy priorytet na liście wymagań użytkowników. Z czego wynika ta wydajność? Z tych rzeczy, o których już wcześniej wspominałem, a więc z niskiej dawki cieczy oraz możliwości dodatkowo szybkiej jazdy. Jazdy na poziomie 10, 12, 15 km na godzinę.
Połączenie tych dwóch aspektów, a więc niskie dawki i większa prędkość robocza, pozwala na niemal podwojenie wydajności pracy. To powoduje, że zabieg wykonujemy w krótszym czasie, a dodatkowo jeszcze mamy szersze okno pogodowe, dlatego że uniezależnienie od warunków wiecznych pozwala na wykonywanie bezpieczne i skuteczne zabiegów także wtedy, kiedy wiatr osiąga ten limit dopuszczalnej prędkości wiatru 4 metry na sekundę, przy którym możemy wykonywać zabiegi. Możliwość taka daje także tą korzyść, że można wykonywać zabiegi terminowo, a więc nie musimy czekać na lepszą pogodę, ale kierujemy się przede wszystkim terminowością zabiegu, a więc właściwym momentem, kiedy środek jest skuteczny, a więc na początku infekcji, czy w momencie, kiedy chwasty są jeżeli stosujemy herbicydy, kiedy chwasty są w tej fazie najbardziej wrażliwej, kiedy są w fazie liścieni czy pierwszych liści. O wartości opryskiwacza świadczy sposób jego działania oraz możliwości regulacyjne tego opryskiwacza. Myśląc o sposobie działania, myślę o równomiernym rozkładzie strumienia powietrza. To jest bardzo ważne, żeby ten strumień powietrza rozłożony był równomiernie na całej belce. Szczególnie dla bardzo szerokich belek ponad 18 metrów, więc 20, 24, 28 metrów, konieczne jest czasem dodatkowa ilość powietrza i wtedy bardzo cenne jest, jeżeli wykorzystujemy nie jeden wentylator, a dwa wentylatory rozprowadzające powietrze, każdy z nich na belkę, na osobne ramiona, prawe i lewe ramię belki. To daje nam duży zapas powietrza i pozwala na rozprowadzenie tego powietrza na całej belce bardzo równomiernie. To pozwala także na odpowiedni wydatek przy opryskiwaniu właśnie wysokich i gęstych upraw. No i druga sprawa, regulacja strumienia powietrza. Nie tylko siły, nie tylko prędkości tego strumienia, ale także kierunku. Kierunek strumienia powietrza do przodu, pionowo albo do tyłu regulujemy w zależności od kierunku wiatru, od prędkości wiatru, ale także od gęstości upraw. I te opryskiwacze, które posiadają taką właściwość, a więc regulacji zarówno siły strumienia powietrza, jak i jego kierunku, dają ogromne możliwości zwiększenia precyzji nanoszenia środków i dobrej penetracji w uprawach.